free to scream whenever you want. Nuclear power plant speaking. I have the Geiger counter. What now? Great. You will need the Geiger counter a lot. The problem is that we can't just get you out, and you can't just walk out of the front door either. The radiation would kill you after spending a certain amount of time outside. The only possible solution is to cover the majority of the way underground. Unfortunately, you still have to go outside occasionally in order to reach the next entrance that leads underground. But there's also radiation in the passages and tunnels under the premises of the power plant and under the city. That's why you need the Geiger counter. The gamma rays have contaminated various areas to different degrees, depending on the thickness of the walls or the soil there. The higher the radiation, the more harmful it is. But how do I find the right way? I can give you a few instructions, but I am not familiar with the entire underground network. Once you reach another control room, you can hopefully contact me by radio. And there's another problem that I can't tell you about yet. Another problem? The gases or radiation caused unexpected mutations in the genetic material of many people. Don't ask me what exactly happened, but we believe that the military was active on the premises and something went wrong. What kind of mutations? Different kinds of mutations that have turned the people into some type of zombie. I know it sounds like a bad horror movie, but this isn't a joke. And since many people have already been affected, citizens have moved to the underground tunnel network of the city to hide. Unfortunately, there are most likely also affected people among them. And what should I do if I encounter one of them? Hide, run away, ask me something better. Oh God, if I don't make it, tell my wife I love her. Tak się zastanawiam, czy powrót do środka to jednak jest po jakieś pocieszenie? W końcu nie wiadomo, co tutaj może nas spotkać. Okej, no to na pewno... Tak, to jest zamknięte. I odnoszę wrażenie, że coraz więcej tutaj krwi się znajduje. What the fuck, co za wielki pająk. Pierwsze pójdę po... pójdę po apteczki. I pójdę po tą odtrutkę. Tylko wolałbym na te pająki nie wchodzić. Okej. Tutaj będzie apteczka. To już wiem. Okej. Planet Pills. Czyli najpierw muszę się dostać do tego generatora, żeby tam wziąć sobie tabletki. Ostatnim razem jak... What the fuck? Czym ty cholera jesteś? Lekka skolioza? Dobra. Ła, kurwa, ręka. Wcześniej tu nie było. I wolałbym, żeby się tu więcej nie pojawiało. Kurde, proszę. Nie zobacz mnie.
fuck. Uff. Proszę, idź sobie stąd. Kurde, przestań mi tu kichać. Przestań mi tu kasłać. No, idź tam na wprost. Cholera. Akurat musiał pójść tam, gdzie ja chcę iść. What the fuck? Mnie tu wcale nie ma. Tylko ci się wydaje, że tu jestem. What the fuck? God damn it. Okej, no i zaczynamy w tym samym miejscu, co? Ostatnio i wiem, że tam będzie potwór, ale czy... O! God damn it. Ale cholera, muszę się tam dostać. I to jest najgorsze. Że muszę dotrzeć do tych... tablet... Pogięło? Cholera. Nie wygląda to ładnie. Kurde. Jednak może otwierać. Chowaj się. Może przynajmniej ze śmietnika mnie nie wyciągnie. Okej. Przestań mi tutaj. Kurde, ja muszę się tam dostać. Tylko za bardzo nie mam jak. Okej. Pójdziesz tędy. Ja pójdę z drugiej strony. I tym sposobem jakoś się miniemy. Okej. Idź sobie dalej. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko proszę. Cholera, wraca. Okej. Okej. Okej, z tobą nic nie zrobię. Ale taki był chyba cel. Dobra, ja cię tam zamknę. I sobie tam spokojnie żyj. Mi do szczęścia. Kurde, tam chyba było. Otwarte. Ja sobie nie przypominam, żebym to zamykał. Cholera. Muszę dezaktywować alarm.
Czyli to oznacza jeszcze jedną podróż tam. Odnoszę wrażenie, że jesteś tutaj blisko. Ale już przynajmniej wiem, jak mogę do ciebie podejść. Lara, siedzenie tutaj nie jest zbyt miłym doświadczeniem. Okej, mogę to otworzyć? Mogę. Okej, idź sobie dalej. Bo ja muszę się tam dostać ponownie. Co nie będzie łatwą rzeczą. Okej, widzę cię. No idź dalej, idź. What the fuck? Okej, obrałem teraz troszkę inną taktykę, a mianowicie pościgam się z tobą. To mogło w pierwszym odruchu zawoleć, ale na dłuższą metę potrafię ci uciec. Więc można powiedzieć, że to jest dobra taktyka. Dlatego sobie teraz dezaktywujemy ten alarm. Później skoczę jeszcze po tabletki. Tylko musiałbym cię tutaj zwabić. Bo inaczej cię nie minę. Chodź. Chodź, 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 chodź. Okej, idziesz. Okej. I to będzie dobre rozwiązanie. Okej. Drzwi zamknięte. Potwór mnie nie goni. A ja sobie zgarnę szybko apteczkę. No i co? Okej. Mam pełną tą. Teraz mogę przez to przejść? Mogę. I ta taktyka była bardzo dobra. W pierwszym odruchu myślałem, że jeżeli od razu mnie złapie, to już od razu będę umierał, ale się okazało, że troszkę, tylko troszkę życia mi to zabierało. Zamknięte. Tam cały czas będzie pewnie ten wielki goryl. Czy z nim też muszę na wyścigi się bawić? Czy może tutaj coś? Nie, tam nic nie mogę zrobić. Więc prawdopodobnie trzeba będzie też z tobą na wyścigi pójść. Tak, wiem, że miałeś tu przebiec. I to mnie nie przeraziło. Tylko zastanawiam się, czy mogę przejść koło ciebie. Jak ty sobie tak spokojnie szamiesz. No tu niestety nie było żadnego innego tajnego przejścia. Próbuję przejść koło niego jakoś tak przy ścianie. Może nie zwróci na to uwagi. Ja to tylko sprzątam, panie.
Nie warto się mną interesować. Okej. Zamknięte. Także idziemy tam, gdzie jest otwarte. Bo na pewno nie chcę... Nie chcę iść przed jego oczami. Okej. No, profilaktycznie sobie zamknijmy. Kurde, co będę przeżywał? Muszę dotrzeć do terminala jakiegoś. Spróbujemy znaleźć ten terminal i zobaczymy, co się uda zrobić wtedy. Tutaj będzie chyba wyjście, tak, na zewnątrz. Także pozostają jeszcze dwa. Inne i zobaczymy, dokąd one nas zaprowadzą. Więc zapewne ty. Jedno jest pewne, przed potworami mogę uciekać. Aha. Ale na pająki lepiej nie włazić, bo już próbowałem i troszkę życia to zabiera. Okej. Spróbuję się w ciemności tutaj schować, tylko pytanie, jak mógłbym dotrzeć na górę. Tutaj coś łazi? Mi się tylko wydaje. No mi się wydaje. Jakby nie widzę, żeby coś tutaj łaziło gdziekolwiek. Tam też pusto. Kurde. Skoro drzwi nie reagują, to jest mały problem. Problem w tym, co zrobić dalej. Tak więc sprawa wygląda tak, że musiałem najpierw pójść tam, gdzie tutaj był ten gościa, a teraz go nie ma, po czym wrócić z powrotem tam do tego magazynu, żeby się pobawić przy komputerze, a teraz już mogę zapewne otworzyć te drzwi. What the f- Czy ja mogę tak przejść koło ciebie? Okej. Nie był zbyt zainteresowany moją osobą. Kurde, wszędzie jest zbyt niebezpiecznie. Tylko pytanie, co ja tu mogę zrobić? Maski nie ma. Ten gość tam stoi. Tutaj też żadnego terminalu nie widzę. Wielki odkurzacz raczej mi nie pomoże. Coś tutaj? Miejmy taką? Cholera. Cholera. Jak zawsze. No właśnie, gdzie się ten gość podział, co tutaj był? Jak zawsze, pod górkę. Ciekawe, czy teraz te drzwi będą tu zamknięte. Okej, może na wprost? Też nie. Zastanawiam się, czy nie będę musiał wrócić, żeby najpierw wyłączyć ten alarm.
O. No dobra, wylądowałem tutaj. Ten gość też tutaj jest. Tak więc często, gęsto muszę wracać. Tylko czym ty właściwie jesteś? Zbyt piękny też nie jesteś. Często muszę tutaj wracać, żeby cokolwiek zrobić, ale... Ale okej, no skoro tak trzeba... Ciebie tylko jeszcze muszę się jakoś pozbyć, bo mi troszkę stoisz na drodze. No chodź, 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 chodź. Ja cię zaraz... Oła! To bolało. Przestań mnie gonić. Okej. Chyba mnie... Okej, nie goni mnie. No dobrze. Szybka apteczka. No dawaj, 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 zażywaj i spadamy stąd. I tym razem znowu do tamtych drzwi. No jest tutaj troszkę błądzenia, ale na szczęście nie jest to jakiś wielki kompleks, który by wymagał strasznie długich wędrówek. I już pewną taktykę na obejście tego znalazłem. To było tam. Ciekawe, czy też tutaj zaraz spotkam naszego trupiastego przyjaciela. What? Kurde. Dokąd jeszcze to mam pójść? No przecież zwiedziłem już wszystko. I znowu szukanie igły w stogu siana. Okej. Z powrotem wróciłem do magazynu i tym razem spotkałem paniusię bez ręki, która troszkę psuje komputer i chyba, która zaraz mi zasadzi kopa. Ej no, paniusiu. Okej. Tak trzeba było zaryzykować. Miejmy nadzieję, że chociaż teraz się pootwiera kilka z tych miejsc i że w końcu znajdę drogę. To było zamknięte wtedy i nadal jest zamknięte, więc sprawdzę sobie tą drogę. W końcu coś to musi być otwarte. Really? Cały czas nie mogę? Poszukiwań, ciąg dalszy. Bez skutku. I nadziei. Wyjście na zewnątrz jest zbyt niebezpieczne. Okej, przeszedłem cały kompleks i dopiero na samym końcu pomyślałem, że dopiero mogę wejść tutaj. Free to scream whenever you want.